Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym, już 70. odcinku podcastów Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Dogi Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. A więcej o mnie znajdziecie na www.dogiboom.pl. A temat naszego dzisiejszego podcastu brzmi: o czym śnią psy, czyli dlaczego ranek jest mądrzejszy od wieczora. Za inspirację do nagrania tego odcinka posłużyła mi książka, którą ostatnio kupiłam i chwaliłam się tym na naszej grupie Dogi Boom na Facebooku. Wręcz opublikowałam filmik, na którym rozpakowuję długo oczekiwaną przesyłkę z księgarni internetowej, gdzie między innymi znalazłam książkę Dlaczego śpimy? Odkrywania potęgi snu i marzeń sennych. Otóż książka ta, napisana przez doktora Matthew Walkera i wydana w 2019 roku przez wydawnictwo Marginesy, oczywiście ta książka opowiada głównie o zagadnieniu snu, czyli o śnie, u ludzi. Tutaj doktor Matthew Walker zajmuje się snem z punktu widzenia nie tylko fizjologii, neurobiologii, ale także w kontekście naszym społecznym, zdrowotnym. Głównie oczywiście dotyczy to człowieka, ale ponieważ większość badań, chociaż nie, tutaj chyba skłamię, część badań była prowadzona na zwierzętach, między innymi na szczurach, na naczelnych, i część badań prowadzona na ludziach, okazuje się, że pod tym względem nasze organizmy aż tak bardzo się nie różnią. Wszystko, co się okazało po tych pierwszych badaniach prowadzonych na zwierzętach, później można było potwierdzić też w badaniach prowadzonych na ludziach, oczywiście ochotnikach, tak? Nikt tutaj zwierząt nikt nie pyta, natomiast ludzie się zgłaszali na ochotników. Więc stwierdziłam, że byłoby chyba dobrym pomysłem, żeby opowiedzieć Wam o tym, co ja wyniosłam z tej książki. Książka swoją drogą jest niesamowita. Ja ją polecam każdemu, kto generalnie lubi poznawać świat, chciałby też zrozumieć, po co my tracimy 1/3 życia na ten stan całkowitej utraty świadomości i bez ruchu. Więc generalnie, jeśli ktoś chce zrozumieć, dlaczego śpimy, i co będzie, jeśli nie będziemy spać, to ja bardzo tę książkę polecam. Mało tego, że jest kopalnią wiedzy, też jest kopalnią bardzo cennych wskazówek, jeśli chodzi o poprawę naszej jakości życia. I gdyby też pracodawcy i też między innymi minister edukacji przeczytali tę książkę, to być może wielu z nas, przede wszystkim dzieciom chodzącym do szkoły, ludziom chodzącym do pracy, żyłoby się znacznie łatwiej, żyłoby się zdrowiej, żyłoby się weselej. No ale nie liczyłabym, że ta książka będzie miała aż taki rezonans społeczny. Tym niemniej, bardzo Wam ją polecam. Dlaczego śpimy? Dr Matthew Walker. Można znaleźć ją w księgarniach internetowych i nie tylko. Bardzo, bardzo polecam. Czyta się znakomicie. Ja pochłonęłam dosłownie w kilka dni. Żal mi było z książką się rozstawać. Dlatego stwierdziłam, że ja się z nią nie rozstanę, tylko jeszcze będę z niej korzystać. Będę Wam opowiadać o odkryciach naukowych związanych ze snem, oczywiście przekładając je na nasz psi kontekst. Tak, bo nas to interesuje też między innymi z naszego psiego podwórka. Powiedziałam teraz chyba bardzo niezgrabnie, ale wiecie, o co mi chodziło. Więc przełożę te wszystkie interesujące i niezwykle nieraz szokujące odkrycia z dziedziny snu na nasze psie podwórko. A więc pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć i myślę, że co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości, że absolutnie wszystkie gatunki zwierząt, jak dotąd zbadane, zapadają w sen albo w stan zbliżony do stanu snu. I tutaj mam na myśli i owady, oczywiście ptaki, ssaki, to oczywiste. I tutaj obserwujemy i śpiące papuszki, i śpiące wrony i nasze śpiące psy. Ale ciekawe jest to, że nawet bezkręgowce, jakieś robaki też zapadają w stan podobny do snu, który to naukowcy, badacze tak żartobliwie, chociaż nie wiem, dla mnie to brzmi żartobliwie, ale oni to pewnie mówią na poważnie, nazywają letarszkiem. Więc jak zobaczycie robaczka pogrążonego w letarszku, nie przeszkadzajcie mu, bo właśnie się rozprawia ze swoimi problemami wyniesionymi z wczesnego dzieciństwa.
Co więcej, nawet najprostsze organizmy, jednokomórkowe, ale muszą żyć dłużej niż 24 godziny, na przykład takie bakterie też zapadają w coś, co można by nazwać snem, czyli powiedzmy taka faza bierności. Tak, trudno powiedzieć, o czym śnią bakterie. Chyba nawet nie chciałabym iść w tym kierunku, natomiast na pewno i w ich jednokomórkowych organizmach taki stan możemy zaobserwować. Nieraz mówiono, podobno, to wyczytałam w książce, teraz nie będę się tutaj odnosić do mojej własnej wiedzy, której brak w tym zakresie, mówiono podobno, że rekiny nie śpią, ale okazało się, że oczywiście to kompletna bzdura. One po prostu nie zamykają oczu, bo nie mają powiek, a śpią, rzecz jasna, tak jak wszystkie inne organizmy. Ile tego snu potrzebują poszczególne gatunki zwierząt? I tutaj oczywiście wszyscy się bardzo różnimy. I osobniczo, jeśli chodzi o gatunek. Na przykład słonie śpią około 4 godzin na dobę. I podobno to im wystarcza. A z kolei tygrysy, lwy, a około 15 godzin na dobę. Wydawałoby się, że różnica jest drastyczna. Dlaczego jednym wystarczają te 4 godziny, innym potrzeba aż 15? Na przykład takie wiewiórki śpią około 16 godzin na dobę, a koszatniczki podobno dwa razy mniej, jak nie więcej niż dwa razy. A są to gatunki bardzo do siebie zbliżone. O co tu chodzi? Naukowcy chyba jeszcze nie znają odpowiedzi na to pytanie. Ja, rzecz jasna, też nie mam zielonego pojęcia. Wiemy tylko, że człowiek, żeby żyć zdrowo i rzeczywiście to zdrowie i fizyczne, i psychiczne utrzymywać przez długie lata, no jednak wymaga tego snu około 8 godzin dziennie. Teraz nie będę rozwodzić się akurat na temat ilości snu w życiu człowieka, bo do tego jeszcze też dojdziemy może nie dzisiaj, a za tydzień w kolejnym podcaście, ponieważ temat jest obszerny i tutaj tych ciekawostek jest mnóstwo. Teraz bym chciała się skupić na zwierzętach innych niż człowiek i między innymi na psach. Więc do końca nie jesteśmy pewni, od czego to zależy. Podobno większa złożoność mózgu w porównaniu z rozmiarami ciała przekłada się na dłuższy sen. Czyli tak jakby obsługiwać ten dłuższy sen musi obsłużyć bardziej złożony układ nerwowy. Nie u każdego gatunku zwierząt występują wszystkie fazy snu. O fazach snu za chwilę sobie powiemy. Mam tu na myśli fazę NREM, czyli Non-Rapid Eye Movement, i fazę REM, czyli Rapid Eye Movement. A więc podczas fazy snu, nazywanej fazą REM, albo inaczej snem paradoksalnym, występuje coś takiego, co możecie zaobserwować na filmiku, który wrzuciłam właśnie przed nagraniem podcastu na moją grupę Doggy Boom, gdzie nagrałam swoją moleńkę śpiącą i ona właśnie przybywa w fazie snu REM, czyli Rapid Eye Movement. Po angielsku, po polsku to by było, czyli tak gwałtowny ruch gałek ocznych. Te oczy są, szczerze mówiąc, przerażająco to wygląda, bo są jakby półotwarte, pies jest całkowicie wyłączony, ale te oczy latają prawo-lewo i my to widzimy. Naprawdę nie wygląda to zbyt sympatycznie, ale opowiem Wam też, co się dzieje w mózgu człowieka, w mózgu psa podczas tej fazy REM. Natomiast co jest charakterystyczne dla tej fazy? Generalnie jest całkowicie paraliż ciała. My widzimy nieraz na naszych psach, że jednak te łapki tam drżą, albo one coś jakby jedzą, albo kogoś gonią. I to są takie szczątkowe ruchy. Nie do końca organizm, mózg tak naprawdę, nie organizm, mózg nie pozwala całkowicie wykonywać tych wszystkich ruchów, które tak naprawdę w mózgu, w głowie naszego psa, tam się tworzą rozmaite obrazy. My to doskonale wiemy, jak to się dzieje w naszych mózgach podczas snu. Wszyscy oczywiście miewamy te marzenia senne. Coś tam nam się śni, my kogoś gonimy, my przed kimś uciekamy, my krzyczymy, ale nie możemy wydobyć z siebie dźwięku. To dlatego, że celowo nasz mózg paraliżuje nas, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli wykonywać tych wszystkich ruchów, które podpowiada nasz mózg. Mózg, który w tym momencie śni. Więc żeby nie opuścić puli genowej, jak to się mówi, musimy być sparaliżowani, bo naprawdę byśmy tam dużo, dużo, dużo narozrabiali, tak samo nasze psy, gdyby pozwolić nam się w tym momencie naprawdę ruszać w pełnym zakresie. Więc
Nie wszystkie zwierzęta, nie wszystkie gatunki zwierząt zapadają w fazę snu, fazę REM. Między innymi, na przykład delfiny i orki nie miewają fazy REM snu. I teraz zastanówmy się dlaczego. Możemy się zastanawiać, ale ja odpowiedź i tak już znam, bo przeczytałam w książce, więc od razu Wam powiem. Choć może będziecie mieli jakieś swoje pomysły, to wtedy możecie sobie przerwać w tym momencie podcast i poważnie się zastanowić. I odtworzyć ten podcast na przykład następnego dnia. A rozwiązanie tej zagadki jest w sumie proste, bo gdyby podczas fazy snu REM, kiedy paraliżowane są ruchy ciała, praktycznie paraliżowany, ten szczątkowy tylko jakiś tam zostaje ruch. Gdyby tak delfiny i orki sparaliżować, to nie mogłyby pływać, czyli nie mogłyby śniąc fazie REM wypłynąć na powierzchnię wody, by zaczerpnąć powietrze. Więc jest to dosyć problematyczne. Generalnie delfiny i orki śpią tak, że ich mózg przebywa w fazie snu tylko jedną połową, czyli albo prawa półkula mózgu śpi i wtedy lewa półkula czuwa, tak, jednak są pod wodą, to trzeba uważać, i później jak prawa sobie wyśpi się, to wtedy lewa półkula mózgu zapada w sen, a prawa czuwa. Wyobraźcie sobie, że u ptaków często jest podobnie, ponieważ są też zagrożone, narażone na rozmaite niebezpieczeństwa. To niesamowita jest przyroda. Powiem Wam, że no mnie to fascynuje. Ja pamiętam w Poznaniu jedno miejsce, jedno takie charakterystyczne skrzyżowanie. Teraz nie podam Wam nazwy ulic, bo po prostu nie pamiętam. Ale było to skrzyżowanie, na którym postawiono takie latarnie, mające bardzo długą taką część poprzeczną. Po prostu ta latarnia sięgała na środek skrzyżowania, więc tam był po prostu taki poprzeczny, bardzo, bardzo długi drąg, powiedzmy. Tak? I na tej latarni, na tym poprzecznym drążku zawsze siedziały ptaki, jeden przy drugim, gołębie. Ich było zazwyczaj tam ze 30, tam się mieściły. Więc wyobraźcie sobie, ja wtedy nie wiedziałam, tylko wszyscy się śmiali, że zawsze jak samochody podjeżdżają pod to skrzyżowanie i akurat na światłach stoją pod tymi gołębiami, bo tam zawsze jak dłużej postoisz, to samochód był, że tak powiem, tak troszkę zapaskudzony. Więc z tego słynęło skrzyżowanie. Ale jak teraz sobie myślę, jak my patrzymy na te ptaszęta, które siedzą jeden przy drugim i lubią tak sobie usiąść, jak kury na grzędzie, tak? Od razu tam kilkanaście sztuk, to ptaki, które siedzą po środku, ich półkule mózgu, prawa i lewa, śpią równocześnie, mogą naprawdę wyluzować. Natomiast ptaki, które siedzi po prawej i po lewej, ich tylko jedna półkula mózgu śpi, a druga cały czas czuwa. I nie wiem, czy jeśli macie w domu ptaki, tutaj macie jakieś tam woliery, gdzie są rozmaite ptaki, to możecie też poobserwować, jeśli lubią tak usiąść w rzędzie, jeden ptak przy drugim, to te ptaszęta po bokach po jakimś czasie po prostu obracają się w drugą stronę. I wtedy druga półkula ich mózgu zapada w sen, bo cały czas ta pozostająca na zewnątrz czuwa nad bezpieczeństwem całego stada. Więc niesamowite jest to, jak funkcjonują mózgi różnych gatunków zwierząt, jak się przystosowują do tego, bo jednocześnie spać i czuwać. Tak samo, może w jakiejś takiej postaci już szczątkowej, ale to jest też charakterystyczne dla ludzi, bo wielu z nas ma tak, że na przykład w obcym miejscu, gdzieś w hotelu, generalnie gdzieś na wyjeździe, wcale nie śpi dobrze. To dlatego, że często w obcych miejscach też śpimy tak na 100% tylko jedną półkulą mózgu. Druga jest w lekkim stanie takiego półczuwania. To zaobserwowałam jak najbardziej. Też mam coś takiego, że w obcym miejscu wcale nie śpi mi się tak dobrze. Słuchajcie, z punktu widzenia przetrwania, czyli ewolucji, no nie jest to taki głupi pomysł wcale. Bardzo ciekawe też jest zagadnienie snu u ptaków migrujących, które pokonują tysiące kilometrów. Otóż jak odkryli naukowcy, ptaki podczas takich przelotów wielokilometrowych zażywają snu w kilkusekundowych dawkach. Często, ale dosłownie na kilka sekund. I ich mózg nieustająco przebywa w stanie snu i spoczynku.
Więc nawet tak krótkie epizody snu jednak powodują, że ten organizm dalej może funkcjonować. A jak to jest z psami? Właściwie skąd my wiemy, ile tego snu potrzebuje pies? Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o zwierzęta, to co podałam wcześniej, tak, słonie śpią około 4 godzin na dobę, tygrysy około 15, tak samo lwy, wiewiórki około 16. No wiemy to tylko z obserwacji, ile śpi przedstawiciel danego gatunku zwierząt w warunkach naturalnych, tak, kiedy nie ma strasznego głodu, bo kiedy jest niedobór pożywienia, jest głód, to jest stresor ogromny dla organizmu, no to wiadomo, że organizm śpi znacznie mniej. My też, kiedy zaczynamy się odchudzać, i to jest bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, my kiedy zaczynamy się tak na siłę odchudzać, przechodzimy na jakieś restrykcyjne diety, zaczynamy gorzej spać. To wcale nie jest dobre. Więc tutaj też, natomiast ja mam, z kolei mam tak, że jeśli ja mniej śpię niż powinnam, bo wiem, że te 7-8 godzin powinnam, ale zdarzy się, że przez parę dni śpię znacznie krócej, to ja z kolei chudnę. Ale nie jest to dobra metoda na odchudzanie. Więc wracając do tych naszych psiaczków. Skąd my właściwie wiemy, ile powinien spać pies? Kiedyś w ogóle się tym specjalnie nie zajmowano. No kto tam się przejmował, ile godzin powinien spać pies? Teraz powszechnie się podaje, behawioryści, kynolodzy, zoopsycholodzy, trenerzy zawsze zwracają uwagę, kiedy ktoś do nas przychodzi z problemem behawioralnym u psa, nasze pierwsze pytanie, może nie takie zupełnie pierwsze, no ale jedno z pierwszych w takim wywiadzie z opiekunem psa będzie, ile mniej więcej na dobę śpi pies. I my teraz zakładamy, że powinien spać minimum 14-16 godzin, niekiedy nawet do 18 godzin. Skąd my to wiemy? Powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie by można było odnaleźć źródło, które na podstawie badań naukowych wskazało, że tyle powinien spać pies. Sądzę, że takie przekonanie bierze się po prostu z obserwacji, że psy, które są w neutralnych warunkach, czyli są w warunkach domowych, nie są narażone na stres, nie sprawiają żadnych problemów behawioralnych, generalnie nie ma z nimi większych problemów, takie normalne psy, ich zachowanie nie spędza nam snu z powiek, nomen omen, nie mają większych problemów zdrowotnych, więc takie psy śpią przeciętnie 14-16 godzin, więc uznaje się to za normę. Z kolei z obserwacji znowuż wynika, że psy, które sprawiają dużo problemów behawioralnych, różnego typu oczywiście, jednocześnie cierpią na niedobór snu, więc śpią na przykład 8 godzin, pozostałe 16 są w stanie aktywności i jednocześnie sprawiają mnóstwo problemów. Nawet nie chciałabym mówić, że sprawiają mnóstwo problemów, bo to swoją drogą, ale też cierpią na wiele dolegliwości, powiedzmy takich psychofizycznych, tak? Wcale się z tym dobrze nie czują. Więc tak naprawdę sądzę, że to się bierze z obserwacji i pewnych zależności. Widzimy, że jak wszystko się dobrze dzieje z psem, z jego zachowaniem, z jego zdrowiem, to śpi 14-16, jak są zaburzenia, to śpi znacznie mniej. Właściwie to są tylko takie pewnie badania statystyczne zakrojone na szeroką skalę, pewnie zostały przeprowadzone, skoro teraz we wszystkich źródłach tą normę 14-16 podaje się jako taki punkt odniesienia, do którego powinniśmy dążyć też z naszym psiakiem. Obserwując moje psy, muszę powiedzieć, że bez problemu te 14-16 godzin śpią, bo generalnie psy bardzo się też dostosowały do naszego trybu życia. I tutaj sądzę, że bierze się to i z tego, że wilki też dosyć dużo śpią, no a wiadomo, że psy jednak z wilkami są w jakiś sposób spokrewnione, a mieszkając z nami pod jednym dachem, to śpią te 8 godzin, powiedzmy, jak my mamy tyle szczęścia i możemy spać 8 godzin, to psy przesypiają dokładnie tyle, generalnie jak nic się nie dzieje. I kolejne 8 godzin, jak my musimy wyjść do pracy, nie ma nas, albo pracujemy w domu, różnie to bywa, ale plus minus 8 godzin nas nie ma. I nie łudźmy się, wtedy psy nie oglądają telewizji, nie rozwiązują krzyżówek, nie grają w sudoku, generalnie
rzadko też same ze sobą się bawią. No, oczywiście budzą się, jak mają kongi, gryzaki, jakieś tam zabawki interaktywne, kiedy my uczymy je pozostawania w samotności, to wszystko ma znaczenie, trochę się tym zajmą, ale i tak większą część czasu najlepiej by przespały i śpią. Jak nas nie ma, większość psów śpi. Śpi w oczekiwaniu na nas. Więc to są te 16 godzin. Ja pracuję głównie z domu, albo wyjeżdżam na jakieś krótkie treningi, albo mam treningi tutaj na zewnątrz i obserwuję ten rozkład dnia moich psów bardzo dokładnie. Po prostu mam okazję obserwować. I mam tu bardzo... taki, właściwie mamy bardzo trwały schemat dnia, kiedy jestem w domu. I co bardzo ważne, co nam też pomaga, nam ludziom, ale też naszym psom, pomaga normalizować ten czas snu, jakby wybierać te pory do snu odpowiednie, bardzo pomaga nam rutyna. Pomijam ludzi, bardziej mi chodzi o psy. My mamy pewne nasze dzienne rytuały. Rano, no, my wstajemy na chwilkę, psiaki wypuszczamy na dwór, dosłownie na chwilę na siku, one nawet nie zawsze tam się załatwiają, ale wyjść muszą, zaznaczyć, że są. Więc na chwilę wychodzą, wracają. Po śniadaniu naszym jest spacer, naszym ludzkim, jest spacer z psami. Spacer z psami jest, wiadomo, dla psów jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu dnia, więc takim budzącym wiele emocji i generalnie bardzo wyczekiwanym, niezależnie od pogody i okoliczności. Po spacerze ja mam taki zwyczaj i to jest ten rytuał, który wprowadziłam, bo uważam to za dobrą praktykę. Jeśli możecie, to też miło by było, żebyście mogli to stosować, żeby po spacerze dać im chwilę pospać. I moje dziewczyny po spacerze po prostu idą spać. Ja zazwyczaj zaczynam coś robić w domu, a one śpią godzinę albo dwie. To zależy tam, o który był ten spacer. Później po drzemce mamy śniadanie. Powiem szczerze, że jak nie zacznę szykować śniadania, to będą spały dalej. W ogóle się nie obudzą pewnie do kolejnego spaceru. Później śpią, tak? Po śniadaniu znowu idą spać. I tak aż do naszego spaceru popołudniowego koło 14-15. Znowu jest spacer. Znowu po spacerze idą spać. Więc generalnie ożywiają się wieczorem, kiedy u nas w domu zaczyna się coś dziać, małżonek przychodzi z pracy, szykujemy kolację, my się więcej poruszamy po domu. Tak coś tam się dzieje, więc one też wtedy nie śpią. Ale tak jakby policzyć w ciągu dnia, to te 16 godzin to jest na mur beton śpią. Swoją drogą, kiedy czytałam książkę, bo właśnie mówię, że nie mogłam się od niej oderwać, od tej książki Dlaczego śpimy, zamiast spać czytałam, ale też czytałam sobie wieczorkiem tutaj na kanapie, teraz ciemno się robi szybko, więc generalnie po nocach nigdzie nie łażę, ale właśnie miałam super lekturę i zawsze to był nasz taki kolejny rytuał, ponieważ tyle nowych książek dostałam, chcę je czytać. Siadałam na kanapie, przykrywałam się, zawijałam się w kołderkę, brałam książkę i Bryśka i Molka natychmiast kładły się po prawej i po lewej stronie ode mnie i zasypiały. Nagrałam właśnie ten filmik, gdzie Moleńka śpi i to w fazie REM, kiedy właśnie się tak oczęta ruszają. I był też moment wspaniały, kiedy akurat czytałam o tym śnie i Brynka, czyli Brysieńka, zasnęła mi na ramieniu tutaj po prawej stronie, zasnęła, oparła się ten łeb, opadł jej na moją klatkę piersiową i też ja czułam, po prostu czułam, że ona przez sen żuje, gryzie, coś tam zjada, bo ona głównie je przez sen i coś jej się śni, popiskuje. Oczywiście nie widziałam, bo to nie miałam jak, ten ruchu gałek ocznych, ale to była na pewno faza REM, czyli ta faza najgłębszego snu paradoksalnego. No i powiem, że to ta zawsze tak krótko trwa niestety. No ale te dwie minutki też obserwowałam, jak ten mój psiak spał na moim ramieniu. To było coś pięknego. Więc jeśli chodzi o nasze psiaczki, to generalnie dążymy do tego, żeby jednak spały większą część dnia, nie tylko dlatego, że jak śpią, to nie rozrabiają, tylko dlatego też, że przynosi to ogromne korzyści dla organizmu. Jak właściwie przebiega ten cały proces snu w naszym mózgu?
Tutaj już parę razy wspomniałam o dwóch fazach, fazie NREM i fazie REM. I teraz musimy sięgnąć do odkrycia, najważniejszego odkrycia w dziedzinie snu, którego dokonano w 1952 roku, a dokonali go student Eugen Aseriński i profesor Nathaniel Kleitman z Uniwersytetu w Chicago, którzy to razem badali ruch gałek ocznych u niemowląt i odkryli, swoją drogą ciekawe, że dopiero wtedy odkryli, co nikt wcześniej nie obserwował u niemowląt, ale odkryli, że w czasie snu są momenty, kiedy oczy gwałtownie ruszają się na boki pod zamkniętymi powiekami. Jak później też stwierdzono podczas badań, towarzyszy temu ogromna aktywność fal mózgowych, czyli nasz mózg, kiedy my śpimy, wcale nie odpoczywa. Tutaj wykonuje kawał roboty i to znacznie większej roboty niż ta, którą my oczywiście wykonujemy za pomocą naszych mózgów w ciągu dnia. W nocy wzór tej naprzemiennych faz NREM, czyli bez ruchu gałek ocznych, i fazy REM, czyli snu paradoksalnego, zamieniają się mniej więcej co 90 minut. No i po co? Po co to wszystko się dzieje? Otóż jeszcze powiem tylko, jak chronologicznie to wygląda. Najpierw jeszcze jest wolnofalowy sen NREM, też ważne. Pierwsza faza, druga faza, ale to już są szczegóły i tutaj odsyłam do książki, jakbyście chcieli o tych szczegółach doczytać. Ale najpierw następuje faza non-rapid eye movement, czyli bez ruchów gałek ocznych, a później zazwyczaj krótsza od tej pierwszej faza REM, czyli ten sen paradoksalny. Otóż to wszystko się dzieje po to, żebyśmy mogli my, jako organizmy, zarządzać przestrzenią magazynową w mózgu. Rzecz w tym, że zasoby naszej pamięci są bardzo ograniczone. Tutaj, gdybyśmy mieli zapamiętywać bez selekcji wszystko, co nam się w ciągu dnia przytrafiło, to generalnie głowa by nam pękła. My nie mamy aż tak pojemnych organów w mózgu, mimo że to jest o ogromnej pojemności przechowalnia. Otóż podczas fazy snu NREM nasze przeżycia w ciągu dnia, jakieś fakty, informacje, ważne zdarzenia, przenoszą się z pamięci krótkoterminowej, z hipokampu, do pamięci długoterminowej. Przy okazji podczas fazy NREM też dokonuje się selekcji tych wspomnień, znaczy tych informacji, tych danych, jakie dotarły do nas przez cały dzień, ten czas czuwania. Nie można wszystkiego przenieść do pamięci długoterminowej. Też by się trochę zapchało, więc mózg selekcjonuje, coś się pokrywa, coś jest nieistotne, coś już jest nieistotne, a kiedyś było. Więc mózg dokonuje selekcji i zwalnia się miejsce w naszym hipokampie, które możemy nazwać, nie wiem, powiedzmy taką pamięcią przenośną, tak, czy kartą pamięci w aparacie fotograficznym. Miejsce się zwalnia, żeby następnego dnia znów móc pobierać jakieś nowe informacje ze świata. To się właśnie odbywa w fazie NREM. Natomiast faza REM, czyli ten sen paradoksalny, spełnia znacznie bardziej skomplikowane funkcje w naszym organizmie i jest jeszcze istotniejszy dla naszego zdrowia i funkcjonowania, ponieważ dokonuje swoistej integracji tych wszystkich danych pobranych z otoczenia, łączy te wszystkie surowe składniki w większe całości, czyli a na dodatek w fazie REM, co ciekawe, co zbadano oczywiście za pomocą skaneru MRI, aktywność mózgu jest 30% większa niż podczas czuwania naszego organizmu. Czyli w naszym mózgu podczas fazy REM zachodzi znacznie więcej procesów niż wtedy, kiedy sobie normalnie chodzimy, pracujemy, rozmawiamy, niby coś robimy, a niby przez sen nic nie robimy. Otóż okazuje się, że faza REM jest znacznie ważniejsza dla nas niż nasz cały dzień czuwania. Gdyby tak w uproszczeniu podzielić fazy aktywności naszego mózgu na fazę czuwania,
NREM i REM, to okazuje się, że podczas czuwania, kiedy za dnia nie śpimy, coś tam robimy, to nasz mózg zajmuje się głównie przetwarzaniem postrzegania, tak? My, znaczy tego, co dociera do mózgu za pomocą zmysłów czuciowych, tak? Naszego postrzegania. Czyli my doświadczamy, poznajemy otaczający świat i sygnały z zewnątrz non-stop bombardują rozmaite obszary naszego mózgu. Tym wszystkim nie jesteśmy w stanie się zająć w ciągu dnia. Mimo, że w naszej głowie kołaczy się mnóstwo myśli, generalnie taki strumień świadomości, wiadomo, każdemu z nas znany za dnia, to niewiele z tego zostaje, tak? Gdyby nie sen. Gdyby nie sen, to chyba był taki trochę dzień świstaka. Byśmy codziennie tylko postrzegali, zero refleksji. Natomiast po to właśnie mamy te dwie fazy w ciągu nocy, w ciągu naszego snu. NREM to jest właśnie refleksja, segregowanie całej informacji, która dotarła do nas w ciągu dnia. I REM, najważniejsza integracja. Integracja tych wszystkich danych, które dotarły do nas za dnia. Mało tego, do naszego mózgu dociera też podczas fazy REM mnóstwo sygnałów związanych z emocjami, motywacjami, wspomnieniami. Jak pokazują badania poprzez, wiadomo, aparaturę, skaner MRI, obszary w mózgu, takie jak takie tak zwane emocjonalne obszary mózgu, czyli ciało migdałowate i zakręt obręczy, są 30% aktywniejsze niż podczas czuwania. Co bardzo ciekawe, te wszystkie emocje, które przeżyliśmy, negatywne, pozytywne w ciągu dnia, są przetwarzane właśnie podczas fazy snu REM. Mało tego, są przetwarzane bez udziału naszej kory przedczołowej. Podczas snu REM kora przedczołowa, czyli odpowiedzialna za nasze racjonalne myślenie, logikę, no tutaj jeśli chodzi o psy, to z tym bywa różnie, ich kora przedczołowa nie jest zbytnio rozwinięta, my tu jesteśmy jednak przodownikami w tej dziedzinie, ale mimo wszystko coś tam jednak, jakieś ćwiczenia samokontroli próbujemy z psami prowadzić. Więc w fazie REM do głosu dochodzą emocje. Ale jest jeden bardzo, bardzo ważny aspekt snu fazy REM. Otóż tam się dzieje bardzo wiele, jeśli chodzi o emocje. Natomiast nie ma w tych emocjach w fazie REM udziału noradrenaliny. Jeśli pamiętacie, noradrenalina to jest taki jeden z kluczowych związków chemicznych związany ze stresem. I może się zdziwicie, ale sen REM, te króciutkie fazy snu paradoksalnego, są jedynymi momentami w ciągu całej doby, tych 24 godzin, kiedy mózg jest całkowicie pozbawiony noradrenaliny. Nie do końca wiemy, dlaczego tak jest, ale autor książki stawia tezę, że być może podczas fazy snu REM mózg przetwarza nieprzyjemne doświadczenia w neurochemicznie spokojnym środowisku. Tak jakby w ten sposób, podczas fazy snu paradoksalnego, nasz mózg łagodnie oddziela emocje od doświadczeń. Te wszystkie traumatyczne doświadczenia, jakieś bardzo przykre przeżycia, no, jakieś bardzo stresogenne sytuacje, które miały miejsce w ciągu dnia, przecież każdy z nas dobrze wie, że często nam się śni, chociaż nigdy nam się nie śni wszystko dokładnie co do joty. Swoją drogą, temat snów jest tematem niezwykle ciekawym, oczywiście temat tych marzeń sennych, choć wiem, że w gronie znajomych, jak ktoś zaczyna opowiadać swój sen, to zazwyczaj nie cieszy się to zwykle takim entuzjazmem otoczenia i znajomych, no chyba nikt nie lubi słuchać opowieści o czyichś snach, z kolei człowiek bardzo chce to opowiedzieć, to ja to znam po sobie, bo nam, my to widzimy przed oczami, nam się to śniło, jeśli to pamiętamy, to w ogóle jest bardzo ciekawe, natomiast ludzie nie są w stanie sobie tego wyobrazić. To, co my opowiadamy, totalnie brzmi jak absurd i bełkot, bo tam nic z niczym nie jest w jakiś logiczny sposób powiązane, ale o to właśnie chodzi. Jak zakładają, jak sądzą naukowcy, właśnie takie przeżywanie podczas snu, podczas tych marzeń sennych, jakichś, powiedzmy, takich odbić naszych traumatycznych przeżyć, jakichś bardzo przykrych sytuacji, smutnych dla nas, tragicznych, jeśli nam się to śni,
to im częściej, im dłużej nam się to śni, tym większa jest szansa na to, że gdy w ciągu dnia o tym przypomnimy sobie po jakimś czasie, to nie spadną na nas te wszystkie straszne emocje negatywne, jakie odczuwaliśmy podczas właśnie tego tragicznego zajścia. Nie wiem, śmierć ukochanej, bliskiej osoby. Jeśli prześnimy to, jeśli przetrawimy to, przepracujemy emocjonalnie podczas snu w fazie REM, to mamy szansę na to, żeby stopniowo wspominać osobę, wspominać nawet śmierć, wspominać pogrzeb, pożegnanie, rozstanie, ale już wtedy nie pogrążać się naprawdę w takim totalnym smutku i w totalnej rozpaczy. Sen tak naprawdę goi rany, leczy rany. Nie czas. Nie czas wcale leczy rany, tylko jeśli nie pozwalamy sobie na to, żeby sen pomógł nam pokonać ten koszmarne dla nas doświadczenie, to możemy się z tego nigdy nie wydostać. Jak też opisuje autor książki, ogromny problem z nawracającymi koszmarami podczas snu mają osoby z zespołem stresu pourazowego. I jak się okazało, bo też oczywiście prowadzono badania nad tym zjawiskiem, jak się okazało, mają też zaburzenia snu REM, czyli w organizmach, w mózgach tych osób z zespołem stresu pourazowego nie dochodzi w ogóle do tej fazy REM podczas snu. To wszystko się wiąże z tym, że mają też silniejszy od normalnego, znacznie wyższy poziom wydzielania noradrenaliny do układu nerwowego. Ponieważ noradrenalina nie opuszcza te osoby przez całą dobę, nie ma tej króciutkiej przerwy na fazę REM, kiedy organizm może bez udziału tego hormonu stresu poradzić sobie z emocjami, to ich mózg nie ma szans, by oddzielić tych traumatycznych doświadczeń, wspomnień od emocji. Więc te emocje nie mają szansy zniknąć z dnia codziennego tych osób cierpiących na to zaburzenie, ponieważ jest zaburzenie snu fazy REM. O bardzo ciekawym sposobie na rozwiązanie tego problemu, na który przez przypadek wpadli lekarze i naukowcy w Stanach Zjednoczonych, oczywiście możecie przeczytać w książce, ja tutaj nie będę tak głęboko się w tym zagłębiać. Poza tym też padają pewne też już nazwy leków, co prawda nie jest to żadna recepta na wyleczenie się z tego schorzenia, ale bardzo ciekawe zjawiska i obserwacje dotyczące właśnie tego, co się dzieje z nami, jeśli mamy zaburzoną fazę REM. No dobra, opowiedziałam poniekąd o bardzo, bardzo króciutko o tych dwóch fazach snu, NREM i REM. Poobserwujcie swoje psiaki, kiedy one zapadają w te fazy REM. To jest niezwykle ciekawe. Powiem też, że ja kiedyś jeszcze byłam bardzo młoda i bardzo głupia, ale z drugiej strony, no wiecie, tak, całkiem to naturalne. Kiedy mój pies, Laduszka, właśnie zapadała w ten sen REM i zaczynała przez sen właśnie tak strasznie popiskiwać. Wydawało mi się, że strasznie cierpi. Ja ją zawsze wtedy przytulałam, całowałam i ona w sumie się budziła zawsze. I teraz myślę, że to było bez sensu. Teraz jak widzę, jak moje psy przebierają łapkami i gdzieś tam pędzą, gonią, ja chodzę na paluszkach, bo chcę, żeby jak najdłużej przebywały w tej fazie, ponieważ jest to naprawdę dla nich zbawienne. Jest to niezbędne dla naszych psów. Jeśli chodzi o sen i uczenie się, bo to jest niezwykle istotne w kontekście naszych doświadczeń z czworonogami, bo przecież wszyscy mamy potrzebę jednak czegoś nasze psy nauczyć. I nawet nie chodzi mi teraz o jakieś hasła, komendy, komunikaty, treningi czy naukę posłuszeństwa, ale też o zwykłe życiowe doświadczenie. Tak, umiejętności społeczne, umiejętności odczytywania też zamiarów i emocji innych uczestników jakiegoś tam spotkania. Tak, to jest też bardzo ważne. To też jest ciekawe, o tym opowiem za chwilę, bo teraz mi przyszło do głowy, co jeszcze, jaką jeszcze niezwykle ważną funkcję ma faza REM, ale o tym za chwilę. Więc sen a uczenie się. Jak dowodzą badania naukowe? Przed uczeniem się absolutnie
nasz organizm, nasz mózg musi być wyspany, ponieważ sen odnawia naszą zdolność tworzenia nowych wspomnień. Jak wiemy, hipokamp to ten rezerwuar pamięci krótkoterminowej, czyli nasza karta pamięci, ma ograniczoną pojemność. Żeby następnego dnia, na przykład przyjechać na zajęcie do psiego przedszkola i czegoś nasze szczeniaki nauczyć, żeby one miały miejsce w hipokampie, to one muszą być wyspane. Bo podczas snu właśnie ten hipokamp tam segreguje, tak? Tutaj nie sikanie w domu, dobra, dajemy do długoterminowej. Nie skakanie na człowieka, zastanowimy się, tak? Ale może dajemy do długoterminowej. Tak? Nie wiem, że gołębie są w porządku, nie zjadamy kota, do długoterminowej. Jeśli pies jest wyspany, ten hipokamp ma troszeczkę miejsca wolnego i możemy przyjść na zajęcie i czegoś od psa wymagać. Jeśli mamy nieprzespaną noc, jeśli nasz szczeniak miał biegunkę, jeśli mieliśmy gości i imprezę do rana, to ani my nie za bardzo jesteśmy w stanie się uczyć następnego dnia, ani tym bardziej nasz szczeniak. Więc pies musi być przed zajęciami wyspany, tak normalnie, tak? To nie może być, że tak powiem, po całonocnej imprezie psiej, tak? Więc z kolei jeszcze ważniejsze, chociaż nie wiem, nie mogę powiedzieć jeszcze ważniejsze, tak samo ważne jest to, by pies miał możliwość wyspania się po nauce, bo to wyspanie się to jest tak jakby takie kliknięcie zapisz, tak? W naszej pamięci krótkotrwałej, która zostanie podczas snu przeniesione do długotrwałej. O tym, jak ważny jest sen po nauce, świadczą na przykład badania, które już w 1924 roku przeprowadziło dwóch amerykańskich uczonych, John Jenkins i Carl Dallenbach. Oni postanowili sprawdzić, który to stan, sen czy czuwanie, lepiej wpływa na pamięć. Badanie było bardzo proste i generalnie powiem Wam szczerze, że każdy z nas może je przeprowadzić. Otóż uczestnicy badania mieli najpierw nauczyć się szeregu jakichś faktów. Następnie była 8-godzinna przerwa. I przez ten czas jedna grupa badanych osób pozostawała w stanie czuwania, inna grupa akurat miała przerwę na sen. Otóż okazało się, że ta grupa osób badanych, która czuwała przez 8 godzin, po 8 godzinach znacznie gorzej pamiętała te wszystkie informacje, które przekazano im na początku, niż grupa, która przez 8 godzin spała. Przecież można by było powiedzieć, że przez 8 godzin mogli sobie utrwalać, tak świadomie utrwalać informacje, które im przekazano. No nie. Od tego czasu, od 1924 roku, badacze jeszcze wielokrotnie powtarzali ten eksperyment. No w różnych oczywiście formach, ale wyniki eksperymentów są jednoznaczne. Sen po nauce, ten 8-godzinny sen pozwala znacznie lepiej zapamiętać informacje. Efektywność zapamiętywania wzrasta od 20 do 40% w porównaniu z tymi, którzy nie spali. Mało tego, po nocy snu często przypominamy sobie coś, czego nie mogliśmy przypomnieć wieczorem. Mimo, że wydawałoby się na świeżo, tak? Czegoś się tam, nie wiem, ktoś nam coś powiedział, gdzieś coś widzieliśmy i za cholerę nie możemy sobie tego wieczorem przypomnieć. Rano, proszę bardzo, nagle to wyskakuje nam, nie wiadomo skąd. Więc to jest wszystko funkcja właśnie snu. Mało tego, właśnie sen też mniej więcej segreguje wspomnienie i pozwala nam na to, by informacje ważne, warte zapamiętania zostały zapamiętane, a te mniej istotne po prostu gdzieś tam umknęły. I to też dokonuje się właśnie podczas snu. Dowodzi tego eksperyment, który przeprowadzili właśnie autor książki. Zaraz Wam opowiem, bo teraz akurat zaglądam do książki, żeby Wam w niczym nie skłamać. Otóż około 12 w południe autor książki wraz ze swoim studentem zaprosili do siebie grupę uczestników badania. Uczestnicy badania zapoznali się z długą listą słów wyświetlanych pojedynczo na ekranie komputera. No wyobraźmy sobie tam rozmaite wyrazy. I na ekranie obok tego słowa też wyświetlała się informacja albo remember, czyli zapamiętaj, albo forget, zapomnij. I to tak ileś tych słów było, ludzie to oglądali. Następnie połowa uczestników mogła uciąć sobie półtoregodzinną drzemkę, a
połowa uczestników przebywała w stanie czuwania. I to pomiędzy 12, powiedzmy, to badanie trwało może tam z pół godziny czy godzinę, później część sobie mogła sobie właśnie się zdrzemnąć i około 18 z powrotem zaprosili do siebie wszystkich uczestników i teraz powiedzieli im, że niezależnie od polecenia powiązanego z danym słowem, że powinni sobie spróbować przypomnieć możliwie jak najwięcej słów, które widzieli na komputerze o tej w południe. No i chcieli w ten sposób zobaczyć, czy będzie różnica pomiędzy tym, jak zapamiętali te słowa ludzie, którzy mogli pospać, a ludzie, którzy nie mogli pospać. No i okazało się, że wyniki były jednoznaczne i zaskakujące. Otóż sen w dużym stopniu, choć bardzo wybiórczo, wzmocnił utrwalenie słów, które zostały wcześniej oznaczone jako do zapamiętania, a wyraźnie unikał utrwalania słów oznaczonych jako zapomnij. U osób, które nie drzemały, nie zaobserwowaliśmy tak wyraźnego rozróżniania słów i odmiennego zachowania wspomnień. Otóż okazało się, że ten sen jest o wiele bardziej inteligentny niż wydawało się naukowcom. Czyli okazuje się, że właśnie podczas snu mózg segregował te widziane przez wszystkich takie same na komputerze słowa i brał pod uwagę polecenie, które było przy tym wyrazie. Powiem Wam, że to jest w sumie bardzo proste badanie, które jednak dla mnie pokazuje, że w naszych mózgach i w mózgach naszych psów, to jest oczywiście niewątpliwe, dzieją się procesy, o których byśmy w ogóle nie podejrzewali, tak, że w naszym, podczas snu tak ważne rzeczy się dokonują. Mózg ma również ogromną, sen, oczywiście, sen i zarówno NREM, jak i REM ma też ogromne znaczenie dla naszej pamięci motorycznej. I tutaj autor książki wspomina o tym, jaką historię opowiedział mu jeden pianista po jakimś wykładzie na konferencji. Podszedł do niego i powiedział, że to jest coś niesamowitego w tym, co daje nam sen. Mówi, że któregoś dnia cały dzień ćwiczył jakiś fragment utworu i był to dosyć skomplikowany fragment, który wymagał takie zręczności palców, szybkie poruszanie się po klawiszach i cały wieczór zawsze pianista zacinał się w jednym i tym samym miejscu. No nie mógł sobie poradzić, tak? Po prostu fizycznie jego palce nie mogły sobie poradzić z jednym fragmentem utworu. No więc był już w sumie na siebie wściekły, bo myślał, że nigdy tego nie pokona i w końcu poszedł spać. Rano usiadł do instrumentu i zagrał wszystko bezbłędnie. I ten błąd już nigdy więcej się nie powtórzył. Wystarczyło, że wieczorem odpuścił i po prostu poszedł spać. Otóż, jak się okazało, jak tutaj wiele eksperymentów też autor książki przytacza na potwierdzenie tej tezy, że nie sama praktyka czyni mistrza, tylko po tej praktyce trzeba przespać noc. Jak się okazuje, sen pomaga mózgowi zautomatyzować sekwencję ruchów. I to się odbywa właśnie podczas snu najbardziej, pomiędzy 5 rano a 7 rano. Wtedy, jak zauważają badacze, bo tutaj wiadomo, że to wszystko za pomocą teraz aparatów MRI jest badanie, są cały czas nad snem człowieka. Otóż pomiędzy 5 a 7 rano obserwuje się wzrost aktywności kory ruchowej. Czyli to wszystko, co wymaga od nas pamięci mięśni, czyli tak zwanej pamięci motorycznej, właśnie utrwala nam się jako wzorce praktycznie odruchowe podczas snu nad ranem, tego bardzo ważnego snu, z którego okradają nas niekiedy pracodawcy, a zawsze system edukacji. No, ale nie tylko dotyczy to pianistów, sportowców, tancerzy na pewno, jeźdźców, tak, sportowych, osób, które jeżdżą konno, oczywiście też naszych psów. Jeśli my ćwiczymy z naszymi psami jakąś określoną sekwencję ruchów, a tak naprawdę nauka posłuszeństwa, komendy, czy jakieś agility, czy jakieś inne rzeczy, które ćwiczymy z naszymi psami, to za każdym razem to jest jakaś sekwencja ruchów. To wszystko będzie się utrwalało podczas snu, podczas fazy akurat NREM. Przenieśmy się więc na nasze psie podwórko. Moje zalecenia, jeśli chodzi o
Na przykład zajęcie w psim przedszkolu, albo nasze zajęcie z podstaw posłuszeństwa, albo jakiekolwiek zajęcie, na które chodzicie z waszymi psami, czy to będą nawet spacery socjalizacyjne, bardzo ważna rzecz. To wszystko jednak wymaga od psa później przetworzenia informacji, jakie zdobyły z otoczenia przez ten kilka godzin, tak, bycia na treningu albo na spacerze, i utrwalenia. Więc zarówno pies ma być wyspany przed takim wydarzeniem, jak i bardzo ważna rzecz, po takim wydarzeniu, po treningu, po przedszkolu, po spacerze socjalizacyjnym, nie zabierajmy naszego psa na cały dzień na wycieczkę jeszcze za miasto, bo na przykład chcemy, żeby piesek sobie odpoczął po treningu. Nie. Po treningu odpoczynkiem takim na rozładowanie emocji, lekkie takie, wiecie, na spokojnie, żeby po treningu przejść do tej fazy już spoczynku, to można się przejść na krótki spacer węchowy, żeby pies powędrował, tak na takie wyciszenia, ale później do domku i spać. Jest to bardzo ważne. Jeśli jesteście gdzieś na treningach wyjazdowych, na jakimś kursie weekendowym, tam pies generalnie jest w obcym otoczeniu, bo tak wyglądają te kursy wyjazdowe. Tam pies na przykład wychodzi na trening na 10-15 minut, albo być może na godzinę, jeśli to jest trening tropieniowy, stropienia, to na dłużej, ale poza tym pies... I psy, które jeżdżą na takie szkolenie, zazwyczaj jednak znają klatkę kennelową. Więc poza treningami pies jest w klatce i pies ma spać, ma odpoczywać. Ponieważ w obcym miejscu nie za bardzo się wyśpi. Wiemy, prawda, jak my śpimy w hotelach. Tak samo pies. Być może nie wyśpi się, gdy zabierzemy go po prostu tam do hotelu. Więc ten kennel w takich sytuacjach jest bardzo ważny. W kennelu pies się wyśpi. Jak zna i kocha to miejsce, traktuje jako miejsce rzeczywiście relaksu, to to jest zbawienne. Więc jeśli zamierzacie w przyszłości jeździć, czy na zawody ze swoim psem, czy na wystawy ze swoim psem, czy na właśnie jakieś takie szkolenie, treningi wyjazdowe, ogromnie ważne jest, by ani nie siedzieć cały dzień z psem na placu treningowym, obserwując, jak ćwiczą inne pieski, bo w tym momencie tracimy szansę na to, że nasz pies utrwali sobie to, czego się nauczył na treningu. Nasz pies ma się wyspać. On ma większą potrzebę snu niż my, to już wiemy, więc po tej godzinie pies ma spać. Inaczej nie ma szans na postępy. Albo też będą postępy jednak wolniejsze, albo też nasz pies może po prostu psychicznie, emocjonalnie nie wytrzymać tego napięcia, jakie też jakie jednak towarzyszy, tak, takim treningom, zwłaszcza wyjazdowym. Więc ogromnie ważne, po zajęciach nie jedziemy z naszym psem na urodziny do babci, tylko jeśli jedziemy, to lepiej z klatką kennelową, albo jeśli on dobrze zna to miejsce i będzie mógł tam się wyspać. Tak? Chyba że chcemy naszego pieska wykończyć psychicznie i fizycznie, generalnie musimy mu umożliwić odpoczynek. Kolejna ważna rzecz. Ja zawsze po tych naszych pierwszych zajęciach w psim przedszkolu, my pracujemy z klikerem, więc zadaniem domowym dla moich kursantów jest zawsze warunkowanie klikera. Warunkowanie klikera odbywa się w domu, tak tutaj na placu treningowym to też jest troszkę bez sensu, jest to dla psa nowa rzecz i no, to jest, jak mówię zawsze, najpiękniejszy dzień w życiu psa, więc warunkowanie klikera, każdy kto sięgał do mojego kursu online metoda klikerowa samodzielne szkolenie psa, to wie, na czym to polega. Trudne to nie jest. Więc zanim zaczniemy pracować z klikerem, kliker musi być uwarunkowany, czyli musi jednoznacznie kojarzyć się, że za chwilę nastąpi nagroda. Jest to sygnał, tak? Sygnał nadejścia nagrody, sygnał poprawnego zachowania. No i zawsze zaznaczam, że po tym jak zrobiliśmy warunkowanie klikera jednego dnia, kilka sesji może być, musimy na 24 godziny odłożyć kliker i dać psu przespać się z tym doświadczeniem. To właśnie podczas wielokrotnych drzemek przez 24 godziny pies jest w stanie, rzeczywiście mózg psa jest w stanie przenieść to doświadczenie związane z klikerem z pamięci krótkoterminowej z hipokampu do kory mózgowej. Czyli to ona ma szansę się odłożyć. I tak ma być właściwie z każdym nowym doświadczeniem, jakie spotyka naszego psa. Nasze psy drzemią sobie w ciągu dnia wiele razy, ale tak naprawdę my musimy mieć pewność, że też zażyły snu fazy REM. A to jednak bardziej w nocy, albo kiedy, no, kiedy się czasem wyłączą, moje się wyłączają czasem w ciągu dnia, także naprawdę
nic je nie ruszę i pewnie wtedy by też się to utrwalało, ale dajmy mózgowi naszych psów szansę. Czyli te 24H po warunkowaniu klikera, żeby to wszystko się ułożyło tam tak jak należy. Słuchajcie, mam jeszcze ogrom arcyciekawych informacji na temat snu, na temat skutków niedoboru snu, na temat na przykład powiązań niedoboru snu i ADHD, nie tylko u psów, ale i ludzi, bo jednak ta książka jest głównie o ludziach, więc ja myślę, że ten temat snu pociągniemy jeszcze na następny tydzień. Bardzo chętnie jeszcze podzielę się z Wami bardzo ciekawymi moimi odkryciami, osobistymi odkryciami, jakie z tej książki właśnie dla siebie tutaj nawet zanotowałam, bo ja jestem z tych, co notuję sobie różne ciekawe rzeczy. Między innymi, no arcy ciekawe jest to, że nasz sen REM pogłębił się, co wpłynęło na nasz ogólny rozwój jako gatunku z Homo sapiens z chwilą, gdy zeszliśmy z drzew. Bo na drzewach ciężko jest jednocześnie zapadać w fazę REM, kiedy mamy zablokowane, że tak powiem, paraliż jest całkowity i być na drzewie. Więc dopiero jak zeszliśmy z drzew, zaczęliśmy korzystać z fazy REM w pełni, czterokrotnie częściej niż inne naczelne. I w ten sposób właśnie to się przyczyniło na pewno do naszego rozwoju ogólnie, między innymi emocjonalnego też. Słuchajcie, opowiem Wam jeszcze mnóstwo rzeczy o nauce, o ciekawych eksperymentach na szczurach i na psach związanych z nauką. O tym jeszcze, jak pająki plotą swoje wspaniałe, arcypiękne pajęczyny pod wpływem różnych narkotyków, pod wpływem LSD, amfetaminy, marihuany i kofeiny. To wszystko w następnym odcinku, bo ja nie byłabym sobą, gdybym Wam o tym nie opowiedziała. Dziś tylko jeszcze na koniec powiem, może troszeczkę dla śmiechu, ale bardzo mi się to spodobało, hobby autora książki, bo jego hobby jest zbieraniem takich najbardziej właściwie śmiesznych, absurdalnych i niedorzecznych budzików, jakie wymyślił człowiek. Swoją drogą, budziki to jest horror, nie tylko mój osobisty, ale w ogóle dla naszego układu sercowo-naczyniowego to jest horror. A jeszcze bardziej niebezpieczna jest funkcja drzemka, jaką naciskamy sobie często, zwłaszcza na te 5-10 minut. Więc budziki to samo zło, ale na koniec powiem Wam, jak przezabawne budziki wymyśla człowiek. Na przykład, no wiecie, ja nie znam nikogo, kto ma hobby zbierania budzików, a swoją drogą to mogło być nawet muzeum, może taki jest na świecie, nie mam zielonego pojęcia. Ale wyobraźcie sobie, że jest budzik, istnieje i ktoś go wyprodukował. Nie wiem, jak wiele osób z niego korzysta. To jest budzik niszczarka. Czyli na przykład, jeśli naprawdę musicie się obudzić następnego dnia, a macie za uszami to, że tak często tą drzemkę sobie włączacie, to przydałby Wam się taki budzik niszczarka. Czyli wieczorkiem do tego budzika wkładacie banknot. No niech to będzie nawet 20 zł. Myślę, że też nikomu nie chciałoby się stracić, ale może być większa kwota. I no nie wiem, na ile jesteście odporni, ile macie kasy, ale wkładacie banknot. Fakt faktem, to ma być papierowy banknot. I jeśli jest ustawiony budzik na 7 i o 5 sekund po 7, jeśli nie wyłączycie budzika, to uruchamia się niszczarka i Wasz banknot po prostu przechodzi przez nią i pojawia się z drugiej strony w postaci wielu kawałków papieru, czyli banknot jest zniszczony. Także taki budzik niszczarka to chyba jest najbardziej, jakby to powiedzieć, sadystyczny pomysł, na jaki ktoś wpadł, ale jako ciekawostko do Muzeum Budzików pewnie jak najbardziej. Słuchajcie, na tym dzisiaj już zakończę mój podcast. Dużo, dużo Wam opowiedziałam, ale naprawdę to jest chyba w ogóle jakiś ułamek tego, co miałam w planie. Tym niemniej godzina minęła. Słuchajcie, za tydzień pociągniemy temat snu, ponieważ uwielbiam temat snu. Uważam, że jest bardzo ważny. I teraz przynajmniej mam poważny argument też za tym, że to, że człowiek śpi, to nie znaczy, że jest leniwy. Ponieważ mózg pracuje na pełnych obrotach. I to już koniec teraz z obrażaniem mnie przez co niektórych z mojego otoczenia. A zatem za tydzień znowu o śnie
I znowu o śnie też w kontekście naszych psiaków, naszych czworonogów. Pomówimy o zaburzeniach zachowania, o skutkach braku, niedoboru snu u szczurów, bo takie były eksperymenty i u psów, bo i na psach też były prowadzone eksperymenty, o niedoborze snów i problemach z ADHD. Powiedzmy, u naszych psów to też istnieje jako nadpobudliwość, reaktywność i tak dalej. I to wszystko będzie za tydzień, także bardzo Wam dziękuję za dziś, bardzo Wam dziękuję za Wasze opinie na temat moich podcastów. Ogromnie się cieszę swoją drogą dzisiaj, kiedy się obudziłam i zobaczyłam, że kolejna osoba widzi. No, widzi moje podcasty w top 10 swoich ulubionych podcastów. Teraz na Spotify jest taka opcja, że można sobie, ja nie wiem jak, bo to wiedzą tylko ci doświadczeni słuchacze, ale podobno można sobie ustawić listę top 10 podcastów i tam wyjdzie, kogo najwięcej słuchacie. Więc rano, jak się obudziłam, dostałam właśnie na Instagramie, wyświetliła mi się taka relacja jednej z moich słuchaczek, co mnie wprawiło w tak dobry nastrój, że powiem Wam, nawet niszczarka, budzik nie byłby mi potrzebny. Ja się obudziłam i zaczęłam się przygotowywać do dzisiejszego podcastu. Więc za to ogromnie dziękuję. I zachęcam Was oczywiście do subskrypcji podcastu, do udostępniania, jeśli myślicie, że komuś może się przydać. I będę wdzięczna za wszystkie Wasze opinie, komentarze i Wasze opowieści związane ze snem u Waszych czworonogów. Ale jakbyście chcieli opowiedzieć o swoich snach, to śmiało. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, pa!